Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Kingdom Come Deliverance. I tak w poprzednim odcinku, kurde, dostaliśmy się ogólnie już tak oficjalnie do straży. Uratowaliśmy ptaszka, bo tam porwany został przez bandytów, gdy byliśmy z nim na polowaniu. I teraz dostaliśmy ogólnie zadanie, znaczy to zostaliśmy poinformowani, że na tę wioskę napadł ten gościu, ten w czarnej zbroi, ze swoimi ludźmi. No i teraz przyszliśmy na pomoc i szukamy właśnie tych bandziorów, co ich napadli. Dobra, mieliśmy się tutaj na północ udać. Tam jeden z wieśniaków nam dał jakieś cenne informacje. I teraz szukamy po prostu tych bandziorów. Zobaczymy, co tu się, kurde, kryje w tym lesie. Może ich spotkamy. Chociaż ja wam powiem, że samemu to trochę się cykam, nie? Trochę się cykam. They went deeper and deeper, for sure. Oho, dobra. To co mam zrobić? Aha, przepytać. Polanę w lesie mam przeszukać. Dobra, czyli okej. Wejdziemy dalej, dobrze. W ogóle tu jest krew, czyli ktoś z nich musiał krwawić. No, a to wygląda. O! Poskradamy się. Słychać. O kurwa. Co ja mam teraz zrobić? Don't worry about me. You know I can't leave you here. If they find you... I know. I wanted to do it myself. I don't kurde, chciałem tego złapać. Ale przydałaby się pomoc, nie? Christ's sake, what other options do I have? I won't make it to camp and you know it. You want to leave me here to die? All right, then. How? How should I? Just do it quickly. I always do. You know me. Godspeed, brother. Czekajcie, może on nas doprowadzi do ich wioski. Aha. Dobra, ciekawe. Ach, on go zabił! O, dobra. Dobra, będziemy szli za nim. Jesus Christ. Przeszukam go na szybko. Nie, to źle zrobiłem. Czekajcie. Tu jest zapis. 125. Chwilę temu. Dobra. Wiecie co? Wyskoczymy od razu na niego. I myślę, że ten ranny nam powie więcej. Próbujemy przynajmniej, nie? No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wyskoczę szybko. Walę na łeb tego. Dobra, tamten jeszcze leży. Kościół. Teraz dostaniesz na łeb. Się odechce. O, ty, siadź. Ła, kurde.
Ja to w ogóle myślałem, że ci bandyci to będą tacy, wiecie, jacyś uzbrojeni, a to leszcze, leszcze. Wyrżnęli pół wioski, śmierdziele. Dobra. O kurna, ła. Ała. Ła, ła, ła. Kurna. Dobry jest jednak. Dziadzie. Is that the best you can do? Ja wam, że już coraz mniej staminy mam. Ciężko się z nim walczy. Może nie wygląda na takiego. Dobra, postaram się go dźgać tak na spokojnie. Żeby tamten nie zdechł. Ła. Wait away. O. Ło, dostał. Zabity. Podnieś. Dobiłem mierdziela. Dobry, dobry. To sobie, no to sobie. To jest chyba coś dobrego. Czekajcie, bo... Musimy coś wyrzucić, na pewno. To wyrzucam. Dobra. To jest dobrze. I'm fucking dying here. Nobody can match me with iron in their hands and... Co ja mam zrobić? Dagger covered in horse shit. Co? Zdech tu. Nie wierzę. Kurde, może... Aj, aj, aj. Someone in Neuhoff must know more about it. Weźmiemy to, co nam się może przydać. No dobra, no. Mogliśmy, wiecie, to zrobić tak, że jak tamten będzie się wpadł do miasta, to byśmy go śledzili. Znaleźli to ich miasto. Ale dobra, no nie wiesz, no najgorzej. Najgorzej się, że żyjemy. Ciężko było, w ogóle jestem strasznie ranny. Strasznie ranny jestem. Nie wiem, kurde, czy ja przeżyję? Nie umrze mi postać? Pani! Halu! Gracz. O. Może mi tam ci pomogą. Kurde, musimy sobie kupić jakieś bandaże. I inne pierdoły. I oddamy wieśniakowi. Coś. Gdzie ten wieśniak? To był ten? Markowi? Neuhoffie? Co to jest? Jesus, look where you're going! Why? Ja mam tego właściciela znaleźć. Kurde. Lepele. Ja mam nadzieję, że w ogóle nie wykrwawię się. Poważnie jestem ranny. Kurde.
O, księczka. Tu raczej nic, tu nie było nic. Nie wiem, jest coraz gorzej, czy... Chyba przeżyjemy. Tu jest ten Marek, potem Jesień, czy też był Jesień. Dobra. Ja bardziej w tamtą stronę. A jednak nie wiem, o którego gościa chodzi. Komu my mamy oddać to? Tu może? Tu jest strażnik, tu jest grób. O tą typu jarkę. Niego. Jakub. Another useless soldier come to ask questions. You should have fucking been here last night. What's wrong with your arm? Oh. Oh dear. That looks painful. That's all you gotta say about it. You useless prick. Can you help me? Help you? And how have you helped me? And how did you come by that wound? I heard someone talking, so I went to look outside. Then I saw what they'd done to the horses. I shouted at those bastards. Caught one by the cloak and started beating him. Without a weapon? With just your fists? Yeah. But he cut me pretty good, the fucker. Lucky for me, the others started to come out then, so the raiders ran. All that's left is his cloak. Do you know anything about this hoof pick? Oh, yeah. Gosh. It's Ginger's. He had it made in Mate. Any idea where I might find this Ginger? Dobra, dobra. Well, that's the thing. He packed up and left. Aha. What? Look, I know how he looks. But Ginger is a fine fellow. I don't believe he had anything to do with the attack. Where could he have fled to? I might know. But you gotta promise me one thing. When you find him, listen to what he has to say before judging. You have my word. Dobrze. Sometimes the charcoal burners come to see him. He gets on well with them. I think that's where he's gone. And where is that? No idea. They've always kept to themselves, you know, charcoal burners. The forest is full of folk like that. They could be anywhere. Aye, except these ones won't be far. If you follow the stream from the stud farm towards Ratte, you'll come across one of their camps. Only what? Ginger didn't go that way, though. He always went by the big road, through the woods in the direction of Ujits. But how can I find them? There's always smoke when they work. You'll smell them before you see them. And they need to be near water. There's that too. So if I go through the woods along running water, I'll find them. Exactly. No dobrze, no dobrze. Z tą garką. Are there any charcoal burners around here? Charcoal burners? I don't know. There are lots of woods around, so there could be some. You'd better ask someone else. God bless. Dobra. Okej, okay, co my teraz mamy robić? W ogóle czemu ja nie mogę iść do kapitana na przykład tylko poinformować o tym, że spotkałem bandziorów Jesus Christ i zabiłem. Dobra, pierw pójdziemy do tego rudzielca. Aha, okej. Okay. Tylko poszedłbym do lekarza, wiecie? Kurde, bąbelsztajny. Poszedłbym sobie do lekarza. Spaniu, przyjdziesz do mnie? To jest wieśniak.
Oni mi coś mogą powiedzieć? Do you know of any charcoal burners in the region of Neuhof? Oh, it's gone. Some south of Neuhof. You'll find their camp around where the stream runs close to the woods. Dobra, to to wiem. Dobra, to idziemy tam. Koniu, jak przeszedłeś? Aha, bo tu umiesz skakać. No tak. Zapomniałem, że z ciebie mądry koń. O! A, nie, dobra, nieważne. Zwej. Uuu, koniu! Co? O, dymy, dymy. Dobra. Nieważne. Dobra, szybką podróż sobie ogarniemy. O, na koniu jestem. Nice. No, że zejdę z konia, wiecie? Dobra, musimy się kierować w stronę A. Bo no nie wiem, ja taki ranny. A tam dymy mogą być. Tych węglarzy. Krowy. Tylu krowy z drogi. No, pierw przeszukamy węglarzy, spotkamy się z Rudzielcem i dopiero będziemy cokolwiek mówić kapitanowi, żeby wiecie, jak najwięcej informacji wyjąć z Rudzielca. To będzie dobry plan, tak mi się wydaje. Dobra, chyba tam jest ich wioska. Coś widać. Lulululululu. Dobra. Nie wiem, jak ktoś z was wie, jak sprawdzać te na dole znaczniki, co one znaczą, to proszę o info w komentarzu. Wiecie, o które znaczniki chodzi? To taka ręka, noga i w ogóle. To pewnie coś z ranami ma wspólnego. A tak dokładnie, jak to sprawdzić, co dokładnie to znaczy. Fajnie by było wiedzieć. Dobra. Zjemy sobie z garczka może. A może odeśpimy chwilę. Było tam jakieś łóżko. Albo tu jestem w stanie. Odespałbym chwilę, tak to mi się trochę zregeneruje ta postać. O, jest łóżko. Wiecie, kurde. Jeszcze umrę zaraz. Dopiero będą dymy. Dobra. Niech będzie do 6. O, widzicie? I tu regeneracja. Zdrowie nam się, kurde, poprawia. No i super. Prawie. Dobrze. W ogóle mało zdrowia miałem. Ledwo co, kurde, uszedłem z życiem po tej walce z tym gościem. Dobra. Jest węglarz. O, za wcześnie. No nie, no mogliśmy do 8 gdzieś pospać w takim razie. Kurde, fasola. No i teraz będą spać. O, jest jeden, okej. Nie ma. God be with you. Could you help me? Depends what you want, doesn't it? I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. They say he ran away and joined up with some charcoal burners he used to hang around with sometimes. Sorry, there's never been a lad called Ginger around here. You have to try somewhere else. Chyba coś kręcą. A murder's been committed at Neuhof, and that boy likely knows who did it. It's vital I find him. There's been murder aplenty in these parts of late, but that Ginger lad really hasn't been here. There'll be a lot less murdering going on once I bring those bastards to justice. So how about helping me out? Calm down, lad. For the love of God. There's been no one like the boy you want round here. But then again, there are other charcoal burners. Try them. You might want to hurry. You're not the first to be asking about him. And the others weren't exactly a noble-looking bunch. Although they were generous with their silver. Czarny zbrojeń, żeby szukał, no. Mi się wydaje. But they definitely didn't look like they wanted to invite him to a feast. Tak. Do you have any idea where else he could have gone? You said he was friends with the charcoal burners? Well, you'll definitely find some in the forest between Neuhof and Ujets. There's good spots around there. But that forest is huge. I could spend weeks searching.
then follow the river. That's how you found us, isn't it? Where there's charcoal burners, there's always water nearby. Oh, yes. All right, I'll go and ask somewhere else. Dobra. A ten skurwibąk węglarz wstał? Halo, halo, węglarzu, budzimy się. Teraz was okradnę. Dobra, wzdłuż rzeki. Aha, tutaj. Kurna. Dobra, to wiecie co zrobimy? Koł na konia. Myk. Szybką podróż. Myk. No i dobra. I udamy się tam na północ. No i dobra. Tutaj to jest znacznik numer B. Chyba będzie ten. Mam, na kompasie mamy A, ale chyba też jest B. Za tym A. Także ciśniemy. Dobra, upewnię się może, nie? Aha, to nie, dobra. Już bym źle. Tam musimy. No to go, płotka. Tururu. O Jezu. Dawaj szybko. Tędy, tędy. Okej. Okay. Ła, 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 ła. A tu co się dzieje? Dziwne miejsce. Laboratorium. Ciekawe. Where are the closest charcoal burners around Neuhof? I know there's some near the... Thank you. Dobra. Ma bandaże. Patrz ta. Ile mamy kasiory? Dobra, ja wezmę wszystkie. Super. Mapa skarbów? Wow. Przepisy, trucizny. Fajne, fajne. Dobra, sprawdź koszyk. Targujemy się troszkę jeszcze. Let's talk about the price. Why not? Ale się tu kurde, czysta. Dobra. Proponuję tyle. What do you say to this? Just a little more and we have a deal. No dobrze. Well, that's a decent price. 5 dolków zaoszczędziliśmy. Nie ma lepiej. What is it? Co? Hey. O, ci jest. Tyle bandaży od ciebie kupiłem, jeszcze coś marudzisz. Kurde. A mogę spróbować sprzedać jakieś rzeczy. Ale raczej my mamy wszystkie rzeczy skradzione, także musimy to młynarza sprzedać. Tak mi się wydaje. I te mięso, w ogóle te mięso. Kiedyś chyba próbowaliśmy sprzedać to mięso, nie? Tak nie bardzo udało. Nie wiem, czy w ogóle jest sens nosić. Chyba, że... Boże święty. Oś. Chodź koniu. Koniu szalał. O, idzie. Dobrze. No, siadaj kurde, nie kurde. Chyba już tutaj. A nie. A może. Osiągnąłeś nowy poziom, jazda konną. Dobrze. To mi się podoba. W ogóle właśnie, możemy jakieś sobie statystyki rozdać, nie? Widzę, że tu mamy troszkę. Także myk. Muł, pierwszy poziom. Aha, to już mamy, tak. Info. O, to jest super.
Ale to trzeba... Czemu nie mogę tego? Chyba jeszcze za mało mam punktów. No. Nic z tego jeszcze nie możemy. Dobra, ale tu możemy. Tu. Takie średnie te. O, to jest spoko. To też jest spoko. Ale dzikus. My często bijemy się poza miastami. Także to będzie spoko, nie? Będzie spoko. Aha, bo ja tu w ogóle nie miałem... Dobra, nieważne. Ja tu nie miałem w ogóle punktów do rozdania. Czy miałem? Bo ja sobie wybieram, dobra. Puka walki. Dobra, co my tu mamy? No to jest spoko, nie? Bierzemy. Myk, okej. Okay. Umiejętności. Wow. Zadanie się. O, to będzie spoko. O. Aha, to już mamy. Dobra. Starczy. Już jest, aha, dobrze. Wzdłuż rzeki. Gdzie jest ta rzeka? Tu jest rzeka. Dobra. A myślę, że w tamtą stronę powinniśmy. Gdzie są te węglarze, kurde, skurczybyki? Mam nadzieję, że ich, kurde, spotkamy. Ta rzeka jest tutaj. O, mamy. Dobry. No i super. Dobra, wiecie co? Myślę, że to było na tyle w tym odcinku. W kolejnym odcinku sobie tutaj porozmawiamy z węglarzami. Zobaczymy, co mają nam do powiedzenia. A ja wam dziękuję za obejrzenie całego odcinka i widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Elo, elo.